Cześć! Często spotykam się z takim podejściem, że chcąc zmienić nawyki żywieniowe w celu poprawy kompozycji sylwetki, poprawy parametrów zdrowotnych czy poprawy samopoczucia, ludzie rezygnują z konsumpcji cukru. Zazwyczaj jednak pojawia się jakaś alternatywa, jakiś zamiennik w postaci na przykład słodzika, czy to pochodzenia naturalnego, jak na przykład ksylitol czy stevia, również sztuczne substancje słodzące, jak na przykład aspartam, ale równie często wybór pada na miód. W opinii publicznej miód uznaje się raczej za produkt zdrowy, przynajmniej częściej przypisuje się mu właściwości prozdrowotne niż odwrotnie. Natomiast w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, czy faktycznie miód jest lepszym zamiennikiem cukru. Zapraszam do materiału. Na wstępie warto byłoby odpowiedzieć na pytanie, czym się różni cukier od miodu. Otóż cukier stołowy, sprzedawany komercyjnie, to sacharoza, która w organizmie ulega hydrolizie do glukozy i fruktozy w proporcji około 50:50. Najczęściej produkowany jest czy to z trzciny cukrowej, czyli cukier trzcinowy, czy z buraków cukrowych, czyli ten cukier spożywczy, który najczęściej widzimy w sklepach. W wersji komercyjnej zdecydowanie najczęściej sprzedawany jest cukier w wersji rafinowanej, czyli oczyszczonej. I taki cukier w 100 gramach zawiera około 380 plus minus kilokalorii. Praktycznie w całości składa się z węglowodanów i zawiera śladowe ilości witamin i składników mineralnych. Jest jeszcze alternatywa, czyli cukier nierafinowany, na przykład trzcinowy cukier nierafinowany, ale również zawartość składników mineralnych, które zawiera, jest praktycznie nieznacząca. Miód jest natomiast słodkim produktem spożywczym, który w warunkach naturalnych produkowany jest głównie przez pszczoły. Składa się przede wszystkim z węglowodanów, przy czym niespełna 40% stanowi fruktoza, około 30% glukoza, chociaż zależy to mocno od odmiany. Podobnie jego kaloryczność, plus minus 300 kilokalorii na 100 gramów, chociaż jak wspomniałem, zależy to od odmiany, i około 80 gramów węglowodanów na 100 gramów. Zaskakujący może być fakt, że miód wcale nie obfituje chociażby w witaminy i składniki mineralne, zawiera je w zdecydowanie minimalnych ilościach. Czy to jednak oznacza, że między tymi produktami nie ma różnic? Występują zdecydowanie, chociażby warto zwrócić uwagę na fakt, że miód ma niższy indeks glikemiczny, a ponadto zawiera związki o charakterze antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym czy antybakteryjnym, m.in. flawonoidy, polifenole, alkaloidy czy glikozydy. Ale pojawia się pytanie, czy faktycznie miód jest bezwątpliwie lepszym zamiennikiem cukru. No cóż, warto w tym miejscu odnieść się na przykład do ciekawego badania z roku 2015, gdzie porównywano skutki dziennego spożycia trzech różnych substancji słodzących: sacharozy, czyli cukru stołowego, syropu glukozowo-fruktozowego zawierającego 55% fruktozy oraz miodu. Cukry dostarczano przez 2 tygodnie z okresem 2 do 4 tygodni przerwy między interwencjami. I w badaniu wzięło udział 55 osób bez cukrzycy z prawidłową masą ciała, ale mniej więcej połowa miała prawidłową tolerancję glukozy, a pozostali zaburzoną gospodarkę węglowodanową. Uczestnicy mieli utrzymywać dotychczasowe nawyki żywieniowe, do których dodawano codziennie 50 gramów węglowodanów z miodu, cukru lub syropu glukozowo-fruktozowego. Krew pobierano od uczestników na początku i 15 dnia każdego okresu doświadczalnego po nocnym poście. Jak się okazało, chociażby nie zaobserwowano żadnych istotnych różnic w zmianie masy ciała u uczestników pomiędzy interwencjami. Co więcej, zarówno spożycie miodu, syropu glukozowo-fruktozowego, jak i cukru wywołało podobny efekt w kontekście glikemii, lipidów czy stanu zapalnego u uczestników, więc badanie to nie potwierdza, że spożycie miodu w porównaniu do cukru czy syropu glukozowo-fruktozowego zapewnia jakieś dodatkowe korzyści zdrowotne na tym polu. Natomiast trzeba zaznaczyć, że pomimo swoich zalet to badanie ma swoje ograniczenia, jak na przykład krótki czas trwania. Jak wspomniałem, te interwencje trwały po 14 dni, czyli stosunkowo krótko. W alternatywie istnieją pojedyncze prace, w których zaobserwowano, że dodatek miodu do diety prowadzi do poprawy chociażby lipidogramu czy zmniejszenia wzrostu stężenia glukozy, ale trzeba podkreślić, że takie prace też mają swoje ograniczenia, chociażby częstym jest fakt, że notuje się spadek masy ciała u uczestników, który jak wiemy sam w sobie może prowadzić do poprawy lipidogramu, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Natomiast wyniki metaanalizy 23 badań z roku 2021 sugerują, że spożycie miodu nie ma znaczącego wpływu na profil lipidowy. Jeżeli chodzi o inne kwestie, to zwraca się uwagę chociażby na fakt, że miód może, istnieją ograniczone dowody, pomagać w łagodzeniu kaszlu. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty,
no to często niestety dane naukowe ograniczają się do danych in vitro, albo też warto zwrócić uwagę na fakt, że są różnice pomiędzy konkretnymi odmianami miodu i mówię tutaj o zawartości związków w charakterze przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym czy antybakteryjnym. No i też jest tak, że żeby dostarczyć sporo takich składników, należałoby samego miodu zjeść bardzo dużo, no a jak wiemy jednak w dużych ilościach to jednak głównie cukier i niemała ilość kalorii, więc ma to swoje wady praktyczne. Podsumowując, miód jest niewątpliwie zdrowszą substancją słodzącą niż sam sobie cukier, natomiast różnice między nimi nie są tak ogromne, jak bywa to niekiedy prezentowane przez entuzjastów właśnie miodu. Nie wydaje się też, że wymiana cukru na miód w kontekście redukcji masy ciała bez zmian wartości energetycznej diety pomagałoby w walce o szczupłą sylwetkę. Tu też trzeba zwrócić uwagę na gramaturę. Otóż wymieniając chociażby łyżkę cukru na łyżkę miodu, to trzeba zwrócić uwagę, że taka łyżka miodu często ma dużo więcej kalorii. Po prostu nabiera się na taką łyżkę więcej, więc łyżka nie jest dobrym wyznacznikiem. Natomiast oczywiście miód w diecie się może znaleźć, ale warto zachować w tym wszystkim umiar i jednak zwrócić uwagę, podejść do tego w ten sposób, że to jest głównie źródło cukru. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy spożywacie miód, a ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!